Pan był określany i jest określany jako zdrajca rolników. Niech pan nie kłamie. I samego ugrupowania, którego pan startował, palono pana koszulki, więc no, tak ad vocem tej ten kwestii. Państwa gość, który był wtedy kandydatem Konfederacji, no nie doszło do tego, do Senatu. Ale nawet, to, żeby to było jasne. Proszę bardzo, konkretnie. Dobrze, a nawet znam prywatnie rolników, którzy mówili, że... Niech pan zada konkretne pytanie do resortu, na prywatną rozmowę umówimy się po wyjściu z tej sali. Jeżeli pan jeszcze raz mógłby sprecyzować swoje pytanie, bo jest ono według mnie mało precyzyjne, ja tylko przypomnę waszą wczorajszą audycję w telewizji Republika. To jest właśnie koledzy, przyjaciele, rolnicy, razem staliśmy wiele razy na barykadach. Będziecie wykorzystywani właśnie przez takich ludzi, bo wczoraj do telewizji Republika chociażby jeden z organizatorów protestów w powiecie sieradzkim został zaproszony, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Wojewódzkiego. To żeby było wiadomo też, jaka jest inspiracja wielu tych protestów, bo wychodzicie w słusznej sprawie, ja wiem, ale dzisiaj trzeba wiedzieć, w jaki sposób to jest robione, a z nim razem w parze no, człowiek, który blisko związany z Konfederacją, więc to wy podkręcacie też i stoicie za tym, że dzisiaj w Polsce robiony jest tak też negatywny PR, chociażby z tymi różnymi transparentami, bo nie zdziwiłbym się, że właśnie podkręcanie nastrojów u was w telewizji też będzie w taki sposób wykorzystywane. Niech pan zada jeszcze raz to swoje pytanie, bo ja zanotowałem, ale żebym też... Dobrze, ale ja pragnę... Halo? Tak jest, ja pragnę zaznaczyć, że to pan był określany i jest określany jako zdrajca rolników. Niech pan nie kłamie. Samego ugrupowania, którego pan startował, palono pana koszulki, więc no, tak ad vocem tej ten kwestii. Państwa gość, który był wtedy kandydatem Konfederacji, no nie doszło do tego, do Senatu. Ale nawet, to, żeby to było jasne. Proszę bardzo, konkretnie. Dobrze, a nawet znam prywatnie rolników, którzy mówili, że... Niech pan zada konkretne pytanie do resortu, na prywatną rozmowę umówimy się po wyjściu z tej sali. Którzy naprawdę pana popierali szczerze, naprawdę. To w tej kwestii... Proszę, bez prywaty, ja reprezentuję resort. Dobrze. Nie prywat, to nie była prywata. Pytanie jeszcze raz. Czy jest pan w stanie dzisiaj poprzeć jeden z tych dwóch głównych postulatów rolników? Pan jako wiceminister Michał O których Kurdziczak. Postulatach pan mówi? Bo tutaj mamy właśnie taki... Odejście od polityki, unijnej polityki Zielonego Ładu i... zakaz i wstrzymanie importu z Ukrainy towarów. A jakby pan mógł też mi powiedzieć, na jakie towary jest w tej chwili import wstrzymany z Ukrainy? I od kiedy on obowiązuje? Pan nie wie, o co w ogóle pyta. No tutaj nie, mamy nie, taki nie. poziom pytam, debaty. Pytam o wstrzymanie importu towarów z Ukrainy produktów rolno-spożywczych, które są, to jest zawarte w planie Komisji Europejskiej, tak? Jeżeli chodzi o umowę handlową z Ukrainą. Które te produkty według pana dzisiaj najbardziej uderzają, najbardziej w polski rynek? Drób, maliny. Sam pan minister Siekierski mówił o tym, że już nie potrzebujemy produkcji malin. Więc ja tutaj mówię jasno. Proszę państwa, import produktów, pszenica, kukurydza, rzepak, słonecznik, mąka, wszystkie pochodne tych produktów, tego importu w tej chwili nie ma. Jeżeli ktoś widzi, że te produkty trafiają do Polski, proszę wskazać, będą za to potężne kary. Jeżeli chodzi o maliny, trwają rozmowy, które prowadzi dyrektor jednego z departamentów techniczne. Dochodzimy do wspólnego porozumienia z Ukrainą. Będzie na pewno bardzo ważne też włączenie się Komisji Europejskiej w ustanowienie tych kontyngentów. Mówimy o tym, że od czerwca będzie kontyngent europejski na jaja, drób i na cukier. I tutaj już będzie też wspólne ustalenie. Kwestia tylko jeszcze, by chociażby te limity zrobić lepsze dla nas, które będą mniejsze aniżeli teraz. I jeżeli mówimy o całkowitym zakazie, proszę przekazać chociażby producentom drobiu, że nie będą mogli kupować soi na Ukrainie, której w tej chwili w Polsce brakuje. Tak? No bo to jest pytanie. Proszę przekazać też producentom mleczarzom, że 6% polskiej produkcji mleka, no,
głównie serów, nie będzie wysyłane do, na Ukrainę, bo Ukraina od razu powiedziała, że zastosuje środki odwetowe. Jeżeli pan wyjdzie i powie to rolnikom na spotkanie, które najprawdopodobniej będzie w czwartek, to gratuluję. Ja moim kolegom rolnikom mówię, polityka jest potrzebna, poważna, odpowiedzialna. Macie tutaj ludzi, którzy za taką politykę będą budować. Ta polityka zero-jedynkowa, którą pan chce prezentować, ja uważam, że tutaj się nie sprawdzi. Jeżeli chodzi o Zielony Ład, minister Siekierski jasno i konkretnie się wyraził. Minister Siekierski mówi tak, że ugorowanie nie może takiego czegoś być. Ograniczenie pestycydów to już jest wprowadzone. Jeżeli mówimy o kolejnych zmianach, słyszymy, że Komisja Europejska zmienia swoje podejście i w taki sposób doprowadzimy do zmian Zielonego Ładu. Tutaj mamy odpowiedzialnych ludzi, którzy za te rozmowy będą odpowiadali, że jeżeli zostaną jakiekolwiek zapisy Zielonego Ładu, to muszą być takie, które będą dobre i skuteczne dla polskiego rolnictwa, a nie takie, które będą uderzały. Jeżeli mówimy o radykalnych poglądach, to tak jak mówię, można oczywiście z Unii Europejskiej wychodzić, ale myślę, że dobra polityka międzynarodowa tutaj zda egzamin. Dziękuję. Panie ministrze, mamy jeszcze troje dziennikarzy, którzy chcą zadać pytanie, czy jeszcze mamy. Myślę, że zdążymy z panem ministrem na samolot, bo lecimy się do Brukseli. Ale jeśli krótkie pytania, to tak, ja się też odniosę do tej dyskusji, bo myślę, że nie można, no, chodzi nam o zbliżenie, pojednanie i takimi intencjami kieruje się całe kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa. Bardzo proszę. To szybko, panowie ministrowie, żeby nie przedłużać. Tomasz Setta, Radio Tok FM. Chciałem zapytać o te czwartkowe spotkania z rolnikami, bo nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, czy wiemy, że na pewno...